Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Za chwilę rozpoczniemy odcinek Speedrunna 4.0, gdzie będę tłumaczył posunięcia i moje plany na różnym poziomie. Moi drodzy, wystartowałem z trzecią edycją sprzedaży kursu Szachowe Fundamenty. Więcej znajdziecie w linku szachus.pl/kurs. Będzie ten link dostępny tylko do 10 listopada do godziny 22 2023 roku. Zapraszam serdecznie do obejrzenia, do dołączenia. W opisie, w komentarzu znajdziecie link oraz wyświetli on się na pewno tutaj w banerze, w filmiku, gdzieś po tej stronie na górze. Zapraszam, a w tym momencie jedziemy ze speedrunem 4.0. Moi drodzy, gram czarnymi, ranking już przekroczył 1000, więc te partie na pewno będą już, mam nadzieję, troszeczkę na wyższym poziomie. E4. Jak grać? No grać można różnie, zagramy sobie obronę sycylijską, niech to będzie ruch C5. Zobaczymy, czy goniec C4 nie został zagrany, skoczek F3 na razie, dobrze, ok. Posunięcie D6, zagrajmy sobie z planem wariant Najdorfa, oczywiście on nie musi dojść do skutku. No właśnie, bo po posunięciu C4 ten wariant już nie dojdzie do skutku, więc w tym momencie zaatakuję sobie subtelnie pionka na E4. Przepchanie jest raczej słabe, bo po prostu wybijam ten skoczek w centrum, niby będzie stał aktywnie, ale nic dobrego nie będzie tam na razie robił. Skoczek na C3 i skoczek na C6, czyli zobaczcie, skoczki wszystkie wyszły, tylko struktura pionków trochę inna. Oczywiście ja jak zagram E5, to będzie bardzo symetryczna pozycja. Tutaj myślę, że zagranie G6 będzie sensownym planem, żeby wstawić gońca na fianchetto i ten goniec będzie sobie świetnie strzelał. Różnica polega na tym, że goniec biały nie może aż tak dobrze strzelać, bo jest pionek E4, a to jest też wszystko normalne. Zrobimy sobie roszadę, przeciwnik robi szybko roszadę. No i trzeba zagrać z jakimś planem. Planem może być granie na skrzydle hetmańskim, więc w tym momencie spróbuję to uczynić. Zagram A6 z planem wieża B8 i B5. Trzeba zrobić dwa posunięcia przygotowawcze i do tego dążyć. Tutaj taki ruch się pewnie szykuje. Wiecie co? Jeszcze zagram goniec G4. Będę chciał wymienić tego skoczka, dlatego że ten ruch mi się nie podobał, a jak zwiążę tego skoczka, to ruch E5 jest kompletnie nie do wykonania, bo zdobędę po prostu pionka. Jeżeli przepędzi mnie gościu H3, to wtedy wybijam i skoczek będzie pilnował tych dwóch pól bardzo dobrze, szczególnie pola E5 i wtedy będę kontynuował swój plan. Jest hetman D2, to ciekawe, więc hetman D2 zasłonił gońca, to nie jest dobre posunięcie. Ja tutaj zbiję tego skoczka zgodnie z moimi założeniami i zagram wieża B8, również z moimi założeniami, żeby zagrać B5. Może nastąpić ruch A4, trzymający to pole, a jak widać nie został zagrany, więc gramy posunięcie B5. Zobaczcie, że nie ma takich zagrań i prześwitów, bo nie ma już wieży na E8, na A8, sorry. Po tym ruchu po prostu wybiję to skoczkiem, zdobywam piona, więc to na pewno nie działa, a posunięcie B5 zawsze na tym skrzydle troszeczkę mogę przeciwnika spróbować pomęczyć. Teraz zastanawiam się nad posunięciem, bo mogę w sumie tutaj zbić, otworzy się linia, on może zbić tym pionkiem, jemu też się otworzy linia, mogę zagrać tak i wejść skoczkiem. Zbijemy najpierw na C4 i zagram posunięcie E5. Blokuję gońca, ale robię to świadomie, żeby mój skoczek złapał świetną placówkę w centrum. Oczywiście jest skoczek D5, momencik, ja to wybiję, wybił pionkiem i wlatujemy skoczkiem. Poczekajcie, jeszcze pomyślę, bo tak za szybko to też grać w sumie nie ma sensu, bo jak wejdę tu, on mi wybije i wybije, potem zagram F5, będę miał bardzo silne centrum, przeciwnik może mieć problem, to jest kuszące, zastanawiam się jeszcze nad odejściem skoczkiem i zagraniem F5, no nie, myślę, że skoczek D4 mimo wszystko, po tej linii można fajnie też przełom robić w postaci A5, A4, przeciwnik zagrał gońcem z planem F4. No, muszę przyznać, że gość na tym poziomie rankingowym gra bardzo ładnie. Gram posunięcie F5, dlatego że jak będzie F4, to gram E4. I goniec będzie dobrze pilnował skoczka. Figury się zakotwiczą tutaj bardzo dobrze w obozie przeciwnika, w centrum. Pozycja czarnych jest na pewno lepsza. Teraz trzeba będzie kontynuować właśnie na tym skrzydle. I gość się przygotowuje właśnie do tego, tak zauważam. Teraz myślę sobie nad wieżą E8, bo po tym ruchu jak zagram tak, to ta wieża się zawsze może rozciągnąć, ale może to nie jest konieczne.
Zastanawiam się nad tym ruchem i w sumie zagram go od razu, bo jeżeli gdziekolwiek przeciwnik zagra, to zagram A4 i oddam tego pionka za rozszczepienie tutaj łańcucha. Konsekwentnie, tak jak powiedziałem, tak trzeba zrobić. Oczywiście tutaj wybicie może być dobre dla niego mimo wszystko, bo pionek pójdzie dalej, ale to też jest moje ryzyko w tym momencie. On będzie musiał raczej to wybić. O, zobaczcie, on nie wybił tego. To ciekawe, bo jak tu, to on może przepchać. Będziemy wtedy atakować te pionki. Lecimy, bo potem też mam ruch E4, D3. W ogóle te piony mogą stać świetnie. Rozbicie teraz dla niego będzie bardzo słabe. Przepchał. Bardzo dobrze sobie z tym przeciwnik radzi. Dobra, on będzie szedł pionami. Ja też idę pionkiem. Idę pionkiem. F3 mnie może zastanawiać. Troszkę też męczyć pewnie. Jakbym zagrał tutaj szybko, to byłoby świetnie. Tylko pytanie, czy ja zdążę. Teraz tak, wieża E8 mi się też podoba. Zagram G5 i G4 z planem, żeby nie było ruchu F3. Jeżeli on zagra F3 szybko, to będę mógł tak. Hetman zagra tu i będę mógł też tak zagrać. I tak będę mógł zagrać w sumie. Przyblokować to, tylko bardziej chciałbym ten ruch zagrać. No F3 jest zagrane. On tu naprawdę dobrze kmini tę pozycję, moi drodzy. Gram E3. Pionki zrobiły się wolne. Mam nadzieję, że będą niebezpieczne. I teraz szukam słabości. Słabością będzie ruch, będzie pionek C4. Ale najpierw trzeba zagrać tak, żeby te pionki wzmocnić i nie otworzyć gońca. To jest jedna rzecz. Oczywiście goniec tędy może sobie świetnie pograć. No może wejść nawet na E6. Taka jest tutaj rola różnopolowych gońców. No ale cóż, powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. Nawet jestem w stanie poświęcić wieżę za tego gońca. Tutaj mnie trochę przyblokował, ale to też nie jest tak do końca prosto grać, mam nadzieję, białymi, bo grożę biciem tutaj, zagraniem gońcem tu i męczeniem tego pionka. Więc mogę też spróbować przestawić swoje myślenie na atak na króla. Dlaczego by nie? On może forsować tutaj pionki. Okej, okay. Pytanie, czy jak zagram tu, czy on mi nie przepcha pionka? Może to zrobić. Gramy tak, wzmocnimy sobie tutaj gońca w centrum i będę chciał wybić przepchanie, to goniec mi już nie wejdzie na żadne pole. Okej, okay. Hetman mi nic nie wchodzi, wieża C8, próbujemy atakować tego pionka, go, że tak powiem, męczyć. Jest ruch H3. Okej. Okay. Teraz tak. Hetman F6 z planem H5, żeby hetman mi nie wszedł na G6 i nie dał szacha. Zagram tak, spróbuję to wybić i przepchać tego pionka, a jeżeli on mi zbije, to zagram tak i będę go męczył. Jeżeli tak, to będę miał też wolną linię. Więc H5 od razu trzeba próbować tu otwierać pozycję. Zagram tak, bo wszystko zdążę. Zobaczcie, on blokuje tutaj te moje pionki. Wszystko jest mega poblokowane, ale nadal według mnie tu jest całkiem sensownie. Zagram tak, moja wieża jest bardziej swobodna niż jego wieża, jak zagra królem na G1, a tak nastąpi prawdopodobnie. I teraz zagram posunięcie wieża na C7, żeby mieć szybką opcję zdwojenia wież z tej strony. I tu będę chciał tego pionka mocno pomęczyć. Ewentualnie hetman może, tylko hetman musi bronić pola F5. No właśnie. I teraz jak zagram tu, on zagra tak. To ja wtedy mogę spróbować wymienić hetmanę. On zagra tu. Dobra, inaczej. Bijemy, wymienimy i wejdę hetmanem tam. Wymienię tą wieżę, bo ona była dosyć groźna. Goniec bił. A, teraz mam inną opcję, taką. Wymiana hetmanów, ten pionek pójdzie, będzie robił karierę, wygrana partia. A jeżeli hetman odejdzie, to i tak pionek idzie do góry. Goniec z Haydn kompletnie nie gra, nic, kompletnie nie gra. Bo te pionki są po prostu bardzo szybkie. Dobra wymiana, nigdy nie jest zła. Ale muszę przyznać, że naprawdę gość grał całkiem sensownie. To taki debiut, taki powiedzmy troszkę dla leniwych. Zrobił domek, wszystko działało dobrze. No ale cóż, w tym momencie chyba przeciwnik ma problem. Jest posunięcie D3 z atakiem na wieżę. Te pionki już są zabójcze w tym momencie. Ale opór czułem, słuchajcie, na tym poziomie 1000, no ładnie, no to trzeba, no ładnie, to trzeba pochwalić po prostu. To ten poziom będzie przeciwnika coraz wyższy, tak czuję. Zdecydowanie. Okej, okay. No wzięcie wieży, to jest oczywiście taktyka. No tutaj oczywiście pionek E2,
kompletnie już nie ma co grać. Zawsze szach może nastąpić. Ok, tak też zrobimy. I tutaj chyba szacha damy i też będzie mat w następnym ruchu. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. Zagrajmy sobie E4, E5. Zagrajmy sobie partię szkocką. Debiut. Myślę, że w miarę prosty. Ładnie rozwijamy sobie w ten sposób figury posunięciem D4. Zbijamy na D4. Nie będę tutaj już grał gambitowo. Jest goniec na C5 i skoczkiem zagram na B3 z atakiem na gońca. Ten goniec oczywiście może sobie odejść na B6. Wtedy goniec D3, żeby ładnie bronić pionka i zrobimy sobie szybko roszadę. Tutaj rozwój będzie bardzo prosty. Na tym też to polega, żeby grać prosto w szachy. Skoczek na F6, ok, robimy sobie szybko roszadę, to jest bardzo ważne i w następnym ruchu będę chciał wyprowadzić tutaj skoczka. Też ruch C4 może być ciekawy, ale D6 zagra, więc od razu wyprowadzę sobie figurę, posunięcie D6 może nastąpić, wtedy zagramy sobie tutaj gońcem na pole G5 i będziemy tego skoczka mocno atakować. Ważne jest to, żeby lekkie figury grały bardzo szybko. Bardzo często też to będę powtarzać aż do znudzenia, dlatego żeby sobie to zakładować fajnie w głowie. I ostatnio nawet też na treningu mieliśmy dokładnie taką samą sytuację. Zobaczcie też, że to się będzie, może to się bardzo często powtarzać. Ruch A6, ruch, który jest kompletnie pozbawiony sensu. Zobaczcie, skoczek D5. I przeciwnik, nie mając gońca już na E7, ma ogromne problemy, bo jak zbiję mu tutaj, wejdę gońcem, będę mógł robić ataki matowe na króla. Bardzo szybko to będzie możliwe, że do zrobienia. W ogóle partia szkocka bardzo polecam na tym poziomie. Znaczy nie tylko na tym poziomie, to w ogóle jest spoko debiut na każdym poziomie. Nawet arcymistrzowie go stosowali niegdyś. Teraz się rzadko widuje, ale to wynika tylko ze silników. Nieważne, silniki dużo rozpracowują, a ten debiut nie jest zły. To nie jest debiut, który przegrywa albo jest jakimś babolcem. Absolutnie nie. Ale na tym poziomie 1000, 2000 elo spokojnie można go stosować i świetnie sobie w nim radzić. No hetman E8, zobaczcie, no tutaj się porobiły jeszcze gorsze rzeczy, dlatego że wybijam gońcem i po wybiciu mam po prostu bicie skoczkiem z widełkami, więc jeszcze lepiej i jeszcze szybciej zdobywam mnóstwo materiału i partia się bardzo szybko kończy. Zobaczcie, że zagrałem sobie bardzo normalnie debiut. Żadnych wielkich wymysłów tutaj nie było. No i przeciwnik poddał partię, bo strata hetmana. Jedziemy dalej. Jest posunięcie D4, no niech będzie ruch D5, czyli zagramy sobie gambit hetmański, o ile przeciwnik zagra C4. Jest ruch E3, ok. Wyprowadźmy sobie spokojnie figurę na pole F5, niech ten goniec sobie żyje. Goniec D3 w porządku, mogę po prostu zrobić zwykłą wymianę. Wymiana hetmanem, grozi tutaj na B5 wzięcie pionka, więc zagramy sobie subtelne C6. Polecam to posunięcie w gambicie hetmańskim, potem skoczek idzie sobie tędy, E6, goniec D6 i tak dalej. Będziemy potem atakować centrum. Myślę, że czarne tutaj nie mają żadnych absolutnie problemów z grą. Tutaj przeciwnik powinien zagrać na pewno ruch C4 w pewnym momencie, może od razu. Oczywiście też roszada wchodzi w grę jak najbardziej. Tu przede wszystkim rozwój figur się liczy, zresztą jak w każdym debiucie. Do znudzenia, Krzysztof, będziesz powtarzał to. Słuchajcie, no tak trzeba. Trzeba. Na tym polegają też treningi szachowe, żeby mnóstwo rzeczy powtarzać. To jest bardzo, bardzo ważne. Zobaczymy teraz, jak się zachowa mój przeciwnik po ruchu C6. Myśli. Może jest to dla niego zaskoczenie, nie wiem, albo szuka jakiejś alternatywy. Na pewno można spróbować grać skoczkiem na D2, próbując grać E4 lub C4. Skoczek na C3 blokuje raczej pionka C2, więc nie polecam. No, przede wszystkim roszadę trzeba wykonać. Trzeba tutaj robić naprawdę proste posunięcia i można to robić w sposób prosty, nieskomplikowany. Myślę, że każdy z nas jest w stanie nauczyć się tego typu rzeczy. Potem oczywiście taktyka jest bardzo istotna. Taktycznie trzeba próbować grać dobrze, ale to trzeba też łupać zadania. Robić zadania, łupać regularnie, znaleźć tę pasję w sobie, jeśli chodzi o szachy. Wtedy robimy to z wielką przyjemnością, ale ja tu też nie naciskam, żeby zostać mistrzem świata, słuchajcie. Nie, szachy mają świetnie rozwijać i to jest główny cel
tutaj, słuchajcie, edukacji mojej, ale też wyższy poziom jak najbardziej, jak ktoś naprawdę ma duże ambicje i dobrze, bo trzeba mieć ambicje, no, nie mówię, że szczególnie szachowe, ale w tej branży będę tak mówić, więc szachy mogą bardzo, znaczy szachy mogą bardzo pomóc w wielu aspektach życiowych. Warto inwestować, moi drodzy, w szachy, polecam serdecznie, bo to procentuje. To jest zawsze, słuchajcie, jak sobie odmówimy, aj, nie chcę tutaj nikogo umoralniać, ale to na swoim przykładzie, jak sobie odmówimy na przykład wyjścia do kina kilka razy, czy pójścia, nie wiem, gdziekolwiek, gdzie trzeba zapłacić jakiś bilet. Znaczy, dobra, chodzi o to, żeby zaoszczędzić sobie też jakieś fundusze, na przykład na książki, o, chociażby na kursy szachusia tutaj, tak, przy okazji. Głównie chodzi o edukację, niektórzy po prostu też wynajmują trenera do treningów, jak najbardziej, to jest wszystko wskazane, polecam serdecznie. Nie chcę tutaj też na wizji mówić o rzeczach takich banalnie życiowych, prostych, bo nie chcę nikogo urazić. No ale wiecie, no warto po prostu zainwestować w szachy, w dziecko, szczególnie swoje, w siebie. To bardzo rozwija, bardzo. Moi drodzy, dobra, gadam, a tutaj przeciwnik mi się zamyślił. Co to w ogóle ma znaczyć, mój drogi przeciwniku? Jest piąty ruch, a ty myślisz tutaj, jakby była jakaś wielka kombinacja. No tak, nie wiem, o co chodzi, może się gość skumał, że speedrunuje, no ale to nie przeszkadza chyba w tym, żeby rozegrać jedną partię i czegoś tam się na pewno nauczyć. Zobaczymy, na spokojnie, poczekamy sobie cierpliwie i tyle w temacie. No i czekamy. Czekamy, nic więcej nie mogę zrobić. Cierpliwie sobie po prostu czekam. No cóż, zamysł mu się trafił tutaj, no naprawdę, może albo coś tam się wydarzyło, ale łączenie internetowe jest dobre. Może jakąś siestę sobie urządził właśnie. Zadzwonił budzik, siesta, czas start, przypomnienie i koniec, i oderwał się od szachownicy. No nie wiem, dziwne to. No ale okej. Cierpliwie czekamy. 5 minut, oczywiście będziecie mieli też pasek do przesunięcia, więc jak najbardziej polecam. Jeżeli interesuje Was tylko partia, o właśnie, oczekiwanie na przeciwnika automatycznie się zakończy za 10 sekund i słusznie. Dobrze, to jest dobrze wymyślone, brawo, bo czekanie na gościa jeszcze 5 minut, no to takie nieprzyjemne raczej. 2, 3, 1, 3, 2, 1, znaczy się i koniec. Ok, no wygrać w ten sposób to żadna przyjemność. Co zrobić? Niech będzie znowu ruch E4. C6, obrona Karokan, proszę bardzo. Zagramy może atak panowa, moi drodzy. Tego jeszcze chyba nie było. Czyli wybicie i C4. Od razu zaatakujemy centrum. Tutaj decydujemy się na to, żeby zostać zizolowanym pionkiem. I tak też będzie to wyglądało. Przede wszystkim będziemy mieli możliwość tutaj bardzo szybkiego rozwoju figur. Czyli skoczki od razu wychodzą bardzo mocno. Goniec D7 jest po to, żeby nie było pewnie takich niespodzianek. I tutaj kulturalnie robimy sobie roszadę i wszystko działa jak należy. Goniec B4, ok, i goniec na G5. Zobaczcie, że wyprowadziłem figury w sposób bardzo prosty, bardzo naturalny. Wieża E1, ten ruch się również przydaje. On już wrócił gońcem i można powiedzieć, że stracił w tym momencie tempo. Ok. Teraz jak grać dalej? Myślę nad przełomem. Może to nie jest jeszcze jakaś konieczność, ale może wyprowadzenie każdej figury będzie miało dużo sensu, czyli dwie wieże wchodzą i to jest też istotne. Skoczek wejdzie pewnie na C6 i tutaj myślę, że subtelnie można zagrać posunięcie A3. To ogranicza skoczka na B4, który będzie chciał przejść przez D5 i tutaj subtelnie odejdziemy gońcem z planem goniec B1.
Może zagramy hetman. Zaraz, ja teraz muszę się zastanowić. To jest pozycja bardzo częsta chyba grana w ogóle w ataku panowa. Zastanawiam się, czy ten ruch nie jest dobry. Bicie tu i tu. Tutaj wejście. No nie bardzo. Więc tutaj też jest atak na e6. Przełom będzie możliwy w pewnym momencie. Zagramy sobie może goniec. Aha, on będzie chciał zagrać tak. Też skoczek na e5 może być ciekawy. Bicie, bicie. Z drugiej jednak strony może ruch b4. Tylko ten ruch mi się tak średnio podoba, ale to jest zawsze troszeczkę wyżej pionek. Tak jak zagra, będę musiał wybić tu. No tak, ten ruch nie będzie mi się podobał. Zagram b4. b4 z jego strony też nie było na pewno jakieś ciekawe. Możliwe, że trzeba było tu robić przełom, ale jakoś ten przełom też mi nie leży. Bardzo bym chciał zagrać coś takiego. Goniec b1, hetman d3 i tam będę chciał po wzięciu skoczkę dać mata na h7. Plan prosty, ale to oczywiście można się obronić. Przeciw temu można się obronić grając g6. Skoczek e8. Przeciwnik zaczyna próbować wymieniać. Nie, nie zgadzamy się na wymianę, odchodzimy gońcem. My mamy więcej przestrzeni. Jak jest więcej przestrzeni, to starajmy się może nie wymieniać tyle figur, tylko jak przeciwnikowi jest ciaśniej, no to niech się męczy. A5 poszło. Jakie odważne zagranie. Czy taki ruch teraz wchodzi? Tu. Wchodzi. Nie ma skoczka, który pilnuje D5. Chodzi o to, że jak on mi zbije, ja zbiję skoczkiem. Jak on mi zbije tutaj, ja mam trzaśnięcie tu na C6, potem tak, bicie z szachem i wzięcie tego. Trzy figury zawierzę. Ale to się w tym momencie nie uda. Goniec zagrał tutaj. Ok. Teraz pytanie. Bicie tu. Hetmanem raczej nie może, bo tam wisi, więc skoczek odbije. I zwiążemy. Tak. Silny skoczek, ale wymienia się za silnego gońca. I to jest ten plus. Skoczek, ok. I teraz, ha, bo tu wisi cały czas pionek. To jest niestety ten problem. Bo mogę też zagrać tutaj i wybronić tego pionka, i wszystko będzie dobrze. Tutaj zagram, wie, że zagra tędy. I zagram mu tu i będę atakować pionka. Tak zrobimy. Przy okazji bronię pionka b4, czyli trzymam to mimo wszystko, chociaż bicie i bicie tutaj wieża, ale na razie atakujemy wieżę. I teraz zagram tu. On zagra tu. On odejdzie tu. Tu. I tu. Tu. Hetman stoi ten tutaj. To też będzie się zgadzać. Próbujemy wykorzystać gońca i skoczka. Czyli atakujemy punkt F7. Bicie z szachem powinno nastąpić. Ewentualnie, no tak nie może, bo podstawi tego skoczka na końcu. C6. Wybił. Ok. Goniec E8. Na 100% tak zagra. A zastanawiam się, czy po gońcu C8 nie można palnąć tutaj. On zbije. Czy to coś daje? O! Zagrał zupełnie inaczej. Ale to ja mam bicie tutaj, potem tutaj. Bo jak zbije tym, to on zbije i tu się trzyma. Więc najpierw goniec zbija. Ok. Skoczkiem zbijam. Zdecydowanie skoczkiem, bo skoczek odejdzie z szachem i zdobywam materiał. On na przykład zagra tak, ja zbiję tutaj, on zbije. Zagram tak. Z szachem i zdobywam materiał. Dokładnie, taktyka zadziałała na końcu. Słuchajcie, więcej przestrzeni, pewien moment fajny można wyczekać i uderzyć. Zadziałało. Zadziałało. Prosty atak na hetmana. Ten hetman musi uciec. Raczej tu. I po prostu ciachamy skoczka. A dalej będzie opcja odejścia skoczkiem ze szachem. Ok? Mogę tak dać szacha i zbić skoczkiem. Hetman będzie musiał uciec. W sumie tak chyba też zrobię. Bo tutaj.
Tak zrobimy. Szach od gońca. Król musi uciec. Ja zbiję tym, atakując bezpośrednio hetmana i broniąc jeszcze przy okazji tutaj. Pewnie to też było dobre, ale w tym wypadku ta wieża jeszcze jest nieaktywna. No właśnie, on chciał szybko wieżą zagrać, ale podstawił tego hetmana na samym końcu. Miał właśnie takie zamiary. No i tutaj chyba za chwilę jest opcja zamatowania przeciwnika. Jeszcze jest skoczek, ok. No ale to co? Możemy sobie zbić pionka i doprowadzić go do hetmana. No tutaj tak, wszystko się już trzyma. Idziemy pionkiem. Tak, tak, zagra przeciwnik, wymienimy wieżę. Bitka i grozi mat. Ok, moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Przypominam o szachowych fundamentach. Trzecia edycja wystartowała do 11 października. Można nabyć ten kurs do 11 października 2023. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia, pozdrawiam, cześć.